Cześć! Zwierzęta. Prasłowianie znali wiele słów na poszczególne ich rodzaje. Posiadali nawet w swoim leksykonie nazwy na lwy, wielbłądy czy słonie. Choć ten lew brzmi egzotycznie, tak jak i reszta wymienionych zwierzaków, to warto pamiętać, że właśnie lwy występowały na południowych Bałkanach jeszcze około 1700 lat temu. A samo słowo pochodzi z prasłowiańskiego Liv. A skąd się wzięło to? Jak w poprzednim odcinku mówiłem, Słowianie mieli kontakty z Gotami, którzy dali nam wiele słów. Tu nie było inaczej. Jednak ich leła było wzięte z łacińskiego leo. A wielbłąd też jest od Gotów. Prasłowiańskie veliblond pochodzi od gockiego ulbandus. Zaś to mogło pochodzić z pragermańskiego ulbandus. Do czego dążę? Ulbandus to pożyczka z łacińskiego elefantus. I tak, tam to jest słoń, tam czyli w łacinie. Ale pragermanie coś nie ogarnęli, o które zwierzę chodzi. Zresztą nie byli jedynymi z podobną sytuacją. Słoń przybył prawdopodobnie taką historię, że jego prasłowiański odpowiednik, slon, przywędrował od nas, od ludów turkijskich, czyli rodziny Turków. Turków czy też Kazachów i innych ludów, na przykład Kirgizów. Mniej lub bardziej bezpośrednio od nich to słowo przybyło. Tam aslan oznacza skojarzenie z Narnią, to mówi nam o tym, że lwa. I tak, lwa. Ale Słowianie nie byli jedynymi, którzy z aslana zrobili słonia. Bo po abchasku aslan to właśnie to trąbalskie zwierzę. Jest też druga, egzotyczniejsza hipoteza, jakoby slon pochodził od starochińskiego slang, które oznacza słonia. Ale o takie coś byłoby trudno, żeby Słowianie we wschodniej Europie zapożyczyli coś od Chińczyków. Ciekawie też się układa sprawa z niedźwiedziem. Bo właściwie, co oznacza dźwiedź? Tak naprawdę to nic konkretnego, bo niedźwiedź pochodzi od prasłowiańskiego medwedy, który pochodzi od med i esti, czyli miód i jeść. I teraz to już się robi jasne, tylko że w polskim z tego mi, tak jak powinno być miedźwiedź, zrobiło się niedźwiedź. Ale ta nazwa powstała już w prasłowiańskim. I to tutaj się wiąże z taką ciekawą historią. Najprawdopodobniej te dawne ludy indoeuropejskie miały w swojej kulturze takie coś, że nie chciały przywoływać niedźwiedzi, żeby one nie usłyszały i ich nie zaatakowały, czy coś w tym stylu. I dlatego wiele ludów porzuciło swoje oryginalne słowo na niedźwiedzia zamiennikiem, żeby niedźwiedzie nie skapnęły się, o co chodzi. I tak właśnie Słowianie sobie zrobili tego niedźwiedzia. W pragermańskim jest bero, czyli brązowy. Po łotewsku jest lacis, czyli tupacz, taki co tupie. W sanskrycie jest bal, a w staroirlandzkim jest math, czyli dobry. Więc widzicie, nasza kultura tak ukształtowała też język, nasz sposób myślenia. I to jest właśnie tylko jeden z tych przykładów, który też jest poniekąd dowodem na takie połączenie właśnie to indoeuropejskie. Ale tak, to już właściwie tyle. No i do usłyszenia. Cześć.